Said she wanna lose control. Got my back against the wall. Bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj będzie taki vlog, trochę story time. Ja chciałam już na ten temat powiedzieć Wam na Daily Boogie. Dalej czuję w sobie takie emocje, mam nadzieję, że się nie popłaczę. Ale stwierdziłam, że nie, że nagram osobnego vloga tutaj na kanał. Wiem, że kochacie zwierzęta, wiem, że oglądają mnie kociary, uwielbiacie koty. Ja też kocham koty od kilku lat, chociaż moja przygoda z kotami bywała różna. Mój tata nie przepada za kotami, ja kiedyś też bardzo nie przepadałam. Natomiast odkąd mamy prezesa, mojego ukochanego kota, to pokochałam koty, one są niesamowite, chodzą własnymi ścieżkami, mają swój charakter też, nadają takiej charyzmy w domu, ale nie o tym. Słuchajcie, uciekł nam kot i ja przez kilka dni naprawdę dochodziłam do siebie. I tak, ta historia skończy się happy endem, także Bogi miłka, nie wzruszaj się, chociaż muszę Wam powiedzieć, że przeżyliśmy naprawdę takie dość ciężkie dni. Nasz kot, tak zwany prezes czarny, wstawię Wam tutaj zdjęcie, hawański kot, przepiękną ma sierść, przepiękny, czarny w słońcu, brązowy, kasztanowy kot, on ma nawet czarne opuszki, ale jeżeli wiecie, jaki to jest kot hawański, to na pewno, jeżeli interesujecie się kotami, to wiecie, jaki to jest kot. Wspaniały, bardzo charakterny, bardzo bojaźliwy. Nasz kot był wykastrowany i nasz kot znał tylko nasze mieszkanie. Wcześniej mieszkaliśmy w mieszkaniu i nasz kot nie przebywał nigdy na zewnątrz. On znał tylko po prostu te nasze dwa pokoje, korytarz, kuchnię i łazienkę. I to było tyle. Kot nasz jest takim kotem bardzo bojaźliwym. Jeżeli ktoś puka do drzwi, jeżeli przychodzą znajomi, on się chowa. Natomiast jeżeli już poznaje kogoś, typu moi rodzice, teściowie, Karol, Ewela, czyli mój brat z narzeczoną, no to absolutnie się nie boi. On też czuje ludzi, dobrych ludzi. Jeżeli wie, że ktoś lubi kota, no to jest wtedy sympatyczny. Słuchajcie, no i wyprowadziliśmy się i jak wiecie, mamy tutaj teraz ogród. Duży ogród i cały czas myśleliśmy sobie, jak to będzie, no bo trzeba go wypuszczać na zewnątrz, czy on sobie poradzi, czy inne koty go nie pogryzą, czy on po prostu, wiecie, wejdzie w to środowisko, bo to jest kotek domowy, który nie widział nic poza czterema ścianami. No i słuchajcie, patrzyłam na internecie, radziłam się znajomych, jak to będzie, żeby kot wyszedł i żeby on wrócił, żeby on się nie zgubił, żeby nie dostał szoku. No i kilka rad mi dawały moje znajome, żeby na przykład posmarować mu nóżki masełkiem, on wtedy będzie czuł, będzie widział swoje ślady, żeby wystawić jego kuwetę na zewnątrz, przyjdzie po zapachu, żeby wystawić mu miseczkę z jedzeniem. No i my tak z Krzysztofem to odwlekiwaliśmy z dnia na dzień, ja się po prostu bałam, że on pójdzie, zgubi się, że nie wróci, że jest słaby, wykastrowany, wszystkiego się boi, że go inne koty zaatakują, pogryzą. I ja po prostu jak, wiecie co, no, zwlekałam bardzo. Nie chciałam jakby go wypuszczać jeszcze. Ale zauważyłam, że jak są otwarte drzwi na ogródek, to on zaraz za psami wychodzi, wiecie, biegnie za psami, interesuje się, wystawia głowę, patrzy. No i zobaczyłam, że jest taki ciekawy, więc okej. No i słuchajcie, pewnego pięknego dnia, jak co rano robiłam Leosiowi mleczko, wypuszczałam psy na ogródek z samego rana, no i zrobiłam mu to mleko, wypuściłam pieski, zawołałam pieski i tak sobie dzień mijał. Około godziny 12-13 mówię, kurczę, gdzie jest kot? Ale on ma kilka takich miejscówek, sprawdziłam te miejscówki, nie ma nigdzie kota. Słuchajcie, ja po prostu zzieleniałam. Tym bardziej, że ja tego kota, jak robiłam to mleko i wypuszczałam psy, widziałam w domu, więc mówię, matko, kot wyparował. Nie, to jest niemożliwe. On po prostu gdzieś tu się krząta, on musi gdzieś być, schował się, gdzieś jest. No ale niestety, 12 godzina, 13, 14, 16, 17, zaczęłam chodzić po ogrodzie, krzyczeć, wołać. Nigdzie, po prostu przepadł kot. Nasypałam mu tu jedzenie, nasypałam mu jedzenie na ogrodzie, nie ma. Kiedy zaczęło się ściemniać, ja po prostu czułam się tragicznie. Nie, po prostu obwiniałam się, bo kot wyparował, nie wypuściłam go, nie widziałam, żeby gdzieś przemknął i mówię, kurczę, no żebym jeszcze wiedziała, że przez przypadek mi gdzieś się wymknął, wiecie, i uciekł. Ale nie, kot był po prostu cały czas w domu, w moim mniemaniu. No i przyszła godzina 8-9 wieczorem, zaczęło być ciemno, serce moje, słuchajcie, po prostu było rozerwane. Płakałam, denerwowałam się, dzwoniłam do mamy, chodziłam, krzyczałam. Słuchajcie, całą noc nie mogłam spać. Gdzieś tam w głębi mojej głowy słyszałam, że on piszczy, że miauczy. Biegałam po schodach jak szalona, schodziłam na dół, rozglądałam się. Kota nie było. Wstajemy rano,
poszłam na ogródek, jedzenie niezjedzone, kuweta tak jak stała, tak stała i zaczęłam się po prostu obwiniać. Mówię, kurde, ty durniu, nie przygotowałaś tego kota, pewnie go koty pogryzły, kot sobie nie poradzi w tym otoczeniu, on nie wie po prostu, on dostanie szoku, gdzie on pójdzie, wpadnie pod samochód, będzie chodził po miasteczku, nie ma obroży, bo nie zdążyliśmy mu jeszcze nawet założyć obroży, był w ogóle nieprzygotowany. No i wstaliśmy rano, zaczęliśmy krzyczeć, szukać i kota nigdzie nie było. Potem przyszła godzina 16, przyszła godzina 17, kota dalej nie było i słuchajcie, ja już zwątpiłam. Przyszła kolejna noc, kota nie ma, ja zapłakana, wszystko, każdy kąt mi kota przypominał i psy też czuły, że kota nie ma. Siedziały takie, wiecie, podłamane, patrzyły, rozglądały się, po prostu strasznie im naszego prezesa brakowało. No i minęła kolejna noc, stajemy rano, kota dalej nie ma i słuchajcie, jakby na drugi i pół, na trzeci dzień w sumie poszłam kłaniać Meleosia, poszłam zrobić mleko, było przed godziną 20, już się ściemniało i mówię, matko, nasz prezes, nasz czarny, on ma dwa imiona ten kot, nasz czarny stoi na podejście na ogródku, ja mówię, kurde, czy to on, czy nie on, a on, wiecie, taki długi, czarny, tak mi się rzucił w oczy i ja, sierota po prostu, wybiegłam i do niego, kotku, prezes, kici, kici, chodź do pani. Jak on mnie zobaczył, jak dał dyla, jak uciekł. Ja z powrotem wróciłam do domu, słuchajcie, załamana, kot uciekł, nie ma kota. Ale po godzinie, było już bardzo ciemno, zobaczyłam, że skrada się do swojej kuwety na ogródku, że skrada się do swojej miski. I słuchajcie, wrócił. Przyszedł do domu taki szczęśliwy, taki zadowolony, taki frywolny, taki pełny wigoru. Przyszedł od razu do mnie na kolana. Nie jest zbyt wylewny, nie jest to przytulasek, ale przyszedł do mnie na kolana, wtulił się i po prostu był taki żądny przygód, taki odważny, taki męski, nienaruszony. Krzysiek mówi, obejrzyj go, czy koty go nie pogryzły, ale nic się nie stało. I słuchajcie, tak, uciekł nam kot i to były straszne 3 dni, naprawdę tragiczne. Ja nie przespałam żadnej nocy. Ja jestem strasznie za zwierzętami. Ja kocham zwierzęta wszystkie i to było coś strasznego, ale koty wracają. Jeżeli nie stanie im się krzywda, nie wpadną pod samochód, koty zawsze wracają. I mój mąż mnie uspokajał, że on wróci, ale ja nie mogłam tego dopuścić do siebie. No jak wróci? Jak wróci? Jak on przecież nigdy nie był na zewnątrz. On jest taki nieporadny, jest taki, wiecie, kochany. A on wrócił, po prostu wrócił. I to się wydarzyło już jakiś czas temu. Lulu tutaj, o, nie wiem, zaraz go może wam pokażę, bo właśnie poszedł na okno. I on wrócił i teraz, to było jakiś tydzień temu, może więcej, i teraz chodzi sobie, wraca, czy to nad ranem, czy to w nocy, i na przykład wychodzi sobie na 2 godzinki, potem skrobie w drzwi, miał, czy ja wiem, że już jest. Ma kolegów, ma koleżanki, przychodzą tu do niego koty, biega sobie po płocie, stał się po prostu, tak jak mówię, żądny przygód, odważny i czuje się chyba tutaj teraz bardzo dobrze. Także z 4 ścian ma ogród, ma życie, ma trawkę i się bardzo z tego powodu cieszę, ale muszę wam powiedzieć, że chciałam wam o tym opowiedzieć, żebyście uważali, żebyście też mieli obroże, kupowali obroże dla kotka, bo jak się zgubi, to też łatwiej będzie go znaleźć, każdy będzie wiedział, że to jest czyjś kotek. My już mieliśmy pisać ogłoszenia, już po prostu byliśmy tak załamani, ale znalazł się, jest z nami i teraz się, wiecie, pilnuje, zawsze wraca, czy to rano, czy to na noc, czy wychodzi na 2 godzinki, na 3, na pół godziny, siedzi w trawie, ma znajomych, także zaklimatyzował się i jestem przeszczęśliwa. Także to taka moja story time, taki vlog, bardzo taki dla mnie emocjonalny, ale stwierdziłam, że wam opowiem, bo jesteście z nami, znacie nasze zwierzęta, lubicie nasze zwierzaki, wiem, że dużo kociar tu jest, także takie rady możecie mi jeszcze napisać i też jestem ciekawa, jak wy pierwszy raz wypuszczaliście swoje koty na zewnątrz, czy smarowałyście masełkiem stópki, czy nie, napiszcie, jak to było u was. Także ja już wam dziękuję za mile spędzony czas i cieszę się, że nic się nie wydarzyło, że kotek wrócił cały i zdrowy. Pozdrawiam was serdecznie, dajcie kciuka, kociary, łączmy się. Przesyłam buziaczki i pa, pa.